Kochani, od jutra przez 2 tygodnie nie będę korzystała z internetu, dlatego na żadne komentarze, na prośby w tym momencie nie będę w stanie odpisywać. Proszę o wyrozumiałość. Zabieram Was wszystkich przede wszystkim do tronu naszej mamy w Giedrzwałdzie. Jeśli dobry Bóg pozwoli, także do Wilna, do Ostrej Bramy. Zabieram każdego w sercu. Prosić będę o jedno. O nawrócenie i o to, abyśmy wszyscy spotkali się w domu Ojca. Bo każdy z nas ma inną drogę, inne doświadczenie. Inaczej jest prowadzony, o ile pozwala się prowadzić. Więc te dwie prośby powierzę niepokalanej. Widzieć się będę także z jednym egzorcystą. Myślę, że bardzo cichy, wyjątkowy kapłan, który działa w wyjątkowej, jak dla mnie, wspólnocie Matki Bożej Światłości. I poproszę go o Eucharystię z taką samą intencją, jaką powierzę w Giedrzwałdzie i w Wilnie każdego z Was. A więc o nawrócenie i o to, abyśmy się wszyscy mogli spotkać w domu Ojca. Niech Was wszystkich Pan Bóg błogosławi, tych, których nosicie w sercu. Niech serce niepokalane zatriumfuje w tym, czego doświadczacie. Niech Jezus eucharystyczny, dobry, miłosierny, będzie przy każdym z Was i prowadzi do domu Ojca. Za Was wszystkich chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maryjo, Mamo wszystkich dusz,